100 firm, 4200 m2. Tylko dzisiaj na Stadionie Narodowym absolwent Talent Days. Oprócz ofert pracy i praktyk, także panele dyskusyjne z doświadczonymi pracodawcami oraz inne atrakcje, jak możliwość zrobienia profesjonalnego zdjęcia do CV czy skonsultowanie dokumentów aplikacyjnych. Sprawdźmy, co jeszcze organizatorzy przygotowali dla spragnionych zawodowego życia studentów. Pomimo, że w dzisiejszych czasach pracy lub praktyk szuka się głównie za pomocą internetu, to nadal powinniśmy mieć możliwość poznania pracodawcy bliżej. Targi jak Talent Days to doskonała okazja do nawiązania bezpośrednich relacji. Absolwent Talent Days to największe w Polsce targi pracy i praktyk dla wszystkich młodych ludzi, studentów i świeżych absolwentów, którzy poszukują pracy, praktyk, chcą dowiedzieć się czegoś więcej na temat pracodawców, chcą dowiedzieć się czegoś więcej na temat rynku pracy. Absolwent Talent Days to wyjątkowa formuła, dlatego że gromadzimy nie tylko największą ilość pracodawców, ale też gromadzimy tutaj wokół wiele dodatkowych atrakcji. Myślę, że najciekawszą z nich są panele dyskusyjne, które się odbywają przez cały dzień na scenie głównej. Zgromadziliśmy niesamowitych gości, często wielu prezesów czołowych polskich spółek, dyrektorów HR, którzy mają za cel zainspirować młode pokolenie do działania i do osiągania sukcesu zawodowego. Oprócz ofert pracy największych i najbardziej prestiżowych firm, studenci mieli możliwość posłuchania rad i wskazówek podczas panelów dyskusyjnych z prezesami zarządzającymi czołowymi spółkami w Polsce. Co więcej, do dyspozycji był profesjonalny fotograf robiący zdjęcia do CV. Dodatkowo niektóre firmy, jak na przykład Nestle Polska, udzielały porad dotyczących procesu rekrutacyjnego. Wspólnie z mentorkariery.pl podjęliśmy taką inicjatywę doradczą, tak? Czyli chcielibyśmy wspólnie kształtować Wasz rozwój i Wam w tym pomóc. Jak się przygotować chociażby do rozmowy rekrutacyjnej, jak napisać dobre CV, jak napisać list motywacyjny. I w ten właśnie sposób w dniu dzisiejszym do godziny 18 doradzamy na naszym stoisku. Przede wszystkim przeczytać coś na temat samej firmy, zanim się pójdzie na spotkanie. Zaplanować sobie logistykę, tak, samego tego dnia, czyli jak tam dotrzeć, ile czasu potrzebuję. Jeśli jestem umówiony na godzinę 8 rano czy też 9, no to fajnie, jak tam rzeczywiście dotrę i wykaże się tą punktualnością, o której będę mówił później jako moja mocna strona. Dodatkowo warto jest też sięgnąć do ogłoszenia, na które się zaaplikowało, sprawdzenia jeszcze raz, co było zawarte w tym ogłoszeniu i dlaczego tak naprawdę ja jestem zainteresowany pracą w tej firmie i w tym konkretnym dziale. Można również się zastanowić na tak zwane swój profil zawodowy, tak? Czyli mocne strony i te takie słabsze strony, nad którymi chcemy pracować, bo na pewno rekruter o to zapyta. Warto też pamiętać, aby o każdą rzecz popierać przykładami, tak? Przykładami z życia. Czyli jeśli mówię, że jestem dobrze zorganizowana, to dobrze by było, żebym umiała przytoczyć przykład, kiedy tą organizacją właśnie się wykazałam. Podczas targów student mógł także dowiedzieć się, jak on sam może stać się pracodawcą. Coraz więcej młodych osób myśli o tym, żeby wybrać alternatywną ścieżkę kariery, czyli nie iść do korporacji, zdobywać doświadczenie, tylko nawet już na uczelni próbować swoich sił właśnie w startupach. Często się zdarza, że przedsiębiorcami zostają osoby, które pracują 4-5 lat w korporacji, zdobyły doświadczenie i potrzebują pewnej odmiany, tak? Czyli jakby zaczynają się wypalać zawodowo i szukają jakiejś inspiracji i bardzo często właśnie zgłaszają się wtedy do takich organizacji jak AIP, żeby otworzyć właśnie własny biznes. Możemy obserwować, że często ten biznes nie jest związany nawet z tym, co do tej pory dana osoba robiła w korporacji, a wręcz z pasją, tak? Czyli bardzo często zdarza się, że ktoś, kto pracował w bankowości przez 5 lat, przychodzi i otwiera zakład fryzjerski albo zaczyna sprzedawać kosmetyki naturalne, bo tym po prostu się pasjonuje i interesuje. Pierwsze ogólnopolskie targi pracy już za nami. Wydarzenie niezbędne zarówno dla tych, którzy pracę traktują jako istotną część swojego życia, jak i dla tych, którzy pragną tylko się wzbogacić. Angielski pisarz Jerome powiedział kiedyś: lubię pracę, praca mnie fascynuje, mogę patrzeć na nią godzinami. Z tym humorystycznym akcentem żegnam się z Wami, Krzysztof Smoleń, SGH TV.